gromady Krąplewo z Poznańskiego inicjatorzy obywatelskiego współzawodnictwa przekroczyli swe zobowiązania. Sołtys Bandurski dał dobry przykład. Jako pierwszy wykonał wszystkie obowiązki wobec państwa. Rybarski przodował wśród pozostałych. Piotr Skalecki, wzorowy gospodarz. Hipolit Karpisiak zebrał piękne plony i przekroczył planowane dostawy. We wsi Modrze pracujący chłopi szykują się do odwiezienia ostatnich wozów na punkt skupu. Marcin Molenda wypełnił swe obowiązki, podobnie jak wszyscy średnio i malorolni w gromadzie. Ale jest w Modrzu czarna owca. Oto zagroda kulaka Budzyńskiego. Ma dwa gospodarstwa, 32 hektary ziemi, ale paskuje ziemniakami, nie wymrucił zboża, zalega z podatkami. Wzorem dla wszystkich chłopów może być Józef Kukula ze wsi Lewiczyn w powiecie grójeckim. Przekroczył plan w odstawie zboża, dał świetne ziarno, opłacił należności finansowe. Państwo ludowe dało ziemię Kukule, który przez całe życie pracował w jaśnie pańskich majątkach. Własną, ofiarną pracą pomnożył Kukula swój dobytek. Pięcioro dzieci Kukuły pracuje w mieście, ale nie tylko o nich myślał, dostarczając zboże. Wiedział, że daje je państwu, które milionom takich jak on dało nowe, lepsze życie. We wsi Lany na Dolnym Śląsku niezwykły dzisiaj ruch. Przodujący chłopi, miejscy aktywiści zostali zaproszeni przez Związek Samopomocy Chłopskiej na wycieczkę. 350 chłopów województwa wrocławskiego wyruszyło specjalnym pociągiem do Krakowa. Piękną mają podróż przed sobą. Więc nareszcie na własne oczy oglądamy słynną nową hutę. Dwa lata temu nie było tutaj nic. Dwa lata temu ciągnęły się puste pola. Wierzyć się nie chce. Goście z dolnośląskich wsi mają nie byle jakiego przewodnika. Słynny przodownik murarski i racjonalizator Figiel opowiada o nowych sposobach budowy i o nowych ludziach. Zainteresowanie jest wzajemne. Nowa huta to także więcej traktorów i maszyn dla wsi, więcej domów i plugów. A jak tam towarzysze idzie ze zbożem, z kontraktacją? Wreszcie serce nowej huty, budowa potężnego kombinatu. Jest tu na co patrzeć. Ta huta produkować będzie tyle stali i żelaza, co cała przedwojenna Polska. Całkowitej dokumentacji technicznej i pełnego wyposażenia tego kolosa dostarcza nam Związek Radziecki. Na największej w Polsce budowie pracują dzisiaj chłopi z krakowskiego i Podhala. Zdobywają zawód, dobry zarobek. A na zakończenie wycieczki wizyta w Poroninie. Tu mieszkał i pracował Lenin, zwycięski wódz rewolucji październikowej, która dała wolność Polsce. Twórca potężnego mocarstwa socjalistycznego, które jest dziś naszym najbliższym przyjacielem. Po apelu w jednostce saperów padł rozkaz: biegiem rozejść się na samochody. Odjazd, kolumna rusza. Cel ćwiczeń, budowa mostu na pobliskiej rzece. Przyjrzyjmy się tym ćwiczeniom bliżej. Zobaczymy, jak służba wojskowa pomaga młodym synom chłopskim i robotniczym w zdobyciu zawodu. Piotr Kamiński obsługuje agregat. Robota. Mechaniczne piły idą jak przez masło. Starszy saper Bomba obsługuje mechaniczną pilę ciesielską. Przyda mu się ta umiejętność w wielu zawodach.
tacy jak saper Pietraszewski Antoni, operatorzy zmechanizowanych narzędzi stolarskich są bardzo poszukiwani w zawodach budowlanych. W pomocniczym warsztacie mechanicznym jednostki saper Władysław Lekki wyuczył się na dobrego tokarza. Służba w Wojsku Ludowym daje żołnierzom wyszkolenie bojowe, zawód i nowe perspektywy życia. W Centralnym Klubie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie aktywistów TPPR z delegacją radziecką przybyłą do Polski. Gości powitał przewodniczący TPPR Edward Ochart. Radzieckiej delegacji przewodniczy profesor Czudakow, członek Akademii Nauk ZSRR. Wybitni uczeni, artyści i przodownicy pracy przywieźli nam w tradycyjnym miesiącu przyjaźni pozdrowienia od narodów radzieckich. Profesor Moskiewskiego Instytutu Historycznego Rybakow z ogromnym zainteresowaniem zwiedzał zabytkowe budowle prastarego Kazimierza nad Wisłą. Goście odwiedzili następnie pobliskie Puławy, jeden z wzorowych PGR-ów w Białkach w powiecie Krasnystaw. Nasi masztalerze z dumą pokazywali wychowanków państwowej stadniny. Wiedzieli, że wśród gości jest dobry znawca, znakomity zootechnik Aleksiejewa. Potem Lublin, no a tu oczywiście nasza duma. Nowa fabryka samochodów ciężarowych, żywy przykład radzieckiej pomocy. Ciekawa i oryginalna inicjatywa w miesiącu przyjaźni. 6 tysięcy studentów Wrocławia wyruszyło na ulicę. Podjęli się rozsprzedać 150 tysięcy radzieckich książek. Na ulicach Wrocławia, który powrócił do Polski, okupiony krwią tysięcy radzieckich żołnierzy, wyszła naprzeciw mieszkańców radziecka książka. Niezawodny przyjaciel, który uczy, jak łamać trudności, jak walczyć o szczęście narodu. W warszawskiej Zachęcie zorganizowano wystawę prac plastyków radzieckich, które znaliśmy dotychczas jedynie z reprodukcji. Słynny obraz grupy malarskiej Nalbandiana. Władza radom, pokój ludom. Obraz W imię pokoju. Plastyka radziecka związała się z życiem radzieckich ludzi, z ich walką o umocnienie potęgi kraju socjalizmu, z międzynarodową walką o pokój. Jedna ze wspaniałych budowli komunizmu, cymlański hydrowęzel. Potężna zapora została ukończona. Żelazo-betonowe koryto nowego Donu przygotowane całkowicie. Po raz ostatni patrzycie na to dno. Niedługo pokryją je na zawsze fale rzeki. Ostatni metr sześcienny betonu do budowy tam. Na uroczystość skierowania Donu w nowe łożysko przybyły liczne delegacje, robotnicy Rostowa obok dońskich kozaków. Z dumą i radością patrzą ludzie radzieccy, jak urzeczywistnia się stalinowski plan przeobrażenia przyrody. Chodzi wielka chwila. Podnieść zastawy.
przesuwa się przez największą kroplę świata. Od dziś popłynie tak, jak mu nakazała wola radzieckich ludzi, szlakiem użyśnionych pól, wydartych pustyni piasków, szlakiem triumfu komunistycznej pracy. Ludność Tybetu gromadzi się na uroczystych wiecach. Dowódcy i żołnierze Ludowej Armii Wyzwoleńczej słuchają wiadomości o pokojowym wyzwoleniu Tybetu przez oddziały Chińskiej Republiki Ludowej. Lud tybetański z radością wrócił do wielkiej rodziny wolnych narodów azjatyckich. Lud tybetański nie zapomni, że wolność zawdzięcza Chińskiej Republice Ludowej i jej przywódcy Mao Tse-tungowi.